witam moje imię. 19 listopada mamy. Dzisiaj jest wtorek. Wczoraj byli u nas panowie z firmy Rolma Kostserwisu. Troszkę powymieniali przy Tarzówce i przy Głęboszu. Ale o Głęboszu to jeszcze będzie odcinek. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że wszystkie kukurydziska mamy już przetalerzowane. Zostało tylko jeszcze takie poletko, tam nie wiem, hektar może. I zacząłem talerzować poplon. Tutaj jest mieszanka poplonowa, była wysiewana to, co Maciek nagrywał. I co wam mogę powiedzieć? Zaraz wyjdziemy, to wam pokażę troszkę tą mieszankę, jak to wygląda. Całkiem ok. Dostałem no właśnie do przetalerzowania właśnie wszystkie te... Co to? Wszystkie te poplony. I później chcemy właśnie jeszcze zacząć to głęboszować. Chcielibyśmy właśnie, tak jak wam już wcześniej wspominałem, do zimy wszystko przegłęboszować i zgruberować na głęboko, żeby to już było, wiecie, na wiosnę wszystko gotowe. Żeby tylko wsiąść, dalej żubeczko doprawić i siać. Czy to jęczmieniary, czy kukurydzę, groch też planujemy siać. Ale jak przyjdzie, jaka to będzie jeszcze jesień, jaka to będzie zima, to się okaże. Także jeszcze kawałek zrobię, się zatrzymam i pokażę wam, jak ten poplon wygląda, ta mieszanka. Bo w sumie pierwszy rok jest taki, że sialiśmy mieszankę tym siewniczkiem naszym, tą APV-ką. I to nawet, powiem wam, fajnie wygląda. Ale zauważyłem, że jest to inna mieszanka niż za domem. Bo tu dokupowaliśmy na te pole i w tej mieszance nie ma słonecznika, a w tamtych właśnie jest. No ale też jest ładnie. To było późno siane, bo to tam chyba do któregoś września można siać. Mieliśmy ją na sam koniec, jak jest zalecany termin, to po sam koniec wysialiśmy ją. Wiadomo, można było szybciej. Dłużej nie trzymamy tego, bo to już... No nie ma co już, o wiele bardziej to już nie będzie rosło, a jednak chcemy, żeby to już zaczęło się rozkładać. Początkowo, kurczę, powiem wam, z tym satelitą to... Dobra, znaczy, że trzeba wyjść. Taki jakiś dzień, że strasznie rozłącza mi nawigację. Ale dobra, niech się zastanowi nad swoimi czynami. Popatrzcie. Tak to wygląda. Tak to wygląda, ten poplon. Takie roślinki są. Nie wiem, nie pamiętam, co, musiałbym sprawdzić, jak to się nazywają. Jakie tutaj były w tej mieszance rośliny. No. Takie. Jeszcze tutaj jest wymarzło. Tu właśnie tak już nie widać tego. Patrzcie się. Jaka lambadziara wyrosła. Widzicie? Jakby to jeszcze wcześniej posiane było. Nie wygląda to źle. Tu jest tam jakaś odmiana owsa. O nie, nie chcę wam, dobra. Jakbyście przewinęli sobie filmik, tam jest z poplonami, jak się jemy. Tam było powiedziane dokładnie, jakie roślinki. Tutaj nie widzę chyba tej, co wymarzło, bo już nie widzę. Bo wiecie, pierwsze przymrozki były. O, słonecznik. Mały słonecznik. Tu chyba jego właśnie wie. Czy jednak tu był chyba słonecznik. Chociaż... To słonecznik, to coś innego chyba. Mniejsza z tym. Tak to wygląda po talerzówce. Wymienili lampę, bo tu były diody przepalone w niej. To całe mocowanie z tymi klipsami wymienili. Tam podprawili. Się nadadało, już pasuje. I wymienili ten ekran na pełno, bo wcześniej był taki ażurowy. I w talerzówce chyba więcej rzeczy nie wymieniali. Bardziej przy głęboszu działali. Dobra, jedziemy dalej. Jak tam nawigacja? Dobra, dalej nie działa, zarąbiście. No więc tam zrobiłem, tam już koło bagna zrobiłem, tam takie bagienko jest, ale nie wjeżdżałem. Kusiło, ale nie. Nie no, mokro tam bardzo. Fajnie to miesza. Ok,
oko wyszło, przed nas słońce świeciło. Zachmurzyło się później, jakieś pojedyncze kropelki deszczu były, ale na szczęście nie popadało. Na razie, plus pogodziło się i można robić dalej. Maciek tam w domu wziął opryskiwacz, płukał, nalali do środka RSM-u, przepłukali wszystko, wypryskał RSM. Kiedyś robiliśmy tak, że kupowaliśmy na początku specjalny środek, do, żeby tam na zimę go zabezpieczyć, taki koncentrat. Później były lata, że stosowaliśmy, nawet wory golaliśmy. Ale tu później, wiecie, wypuścić to czegoś, coś z tym zrobić trzeba później, tak? A też mówię, do opryskiwacza, żeby wszystko wypłukać, to trzeba tak chociaż 3, no... Dobrze, jak chociaż 60 litrów, żeby było, żeby to wszystkie te, wiecie, możliwości wyprzepłukać, zabezpieczyć. No, ale ostatnie lata, ostatnie 2 lata stosujemy po prostu RSM. Na koniec. Płuczemy opryskiwacz, myjemy, zalewamy RSM-em, przepompowujemy wszystkie te dysze, wyjeżdżamy na pole, przepryskujemy, wypryskujemy to, już wiecie, na zaś, na wiosnę i zostawiamy tak. I później zewnątrz właśnie opryskiwacz jest umyty, wypłukany, przesmarowany, zakonserwowany i może tak stać. Tak więc sprawdzony sposób. I idzie. Nawet daje radę. Fajnie miesza. Mówię, jak tam powymieniali to przy tych klipsach. Lampę wymienili, bo nie działała. No i na razie odpukać. Idzie. Tak to wygląda. Witam wszystkich. 22 listopada mamy. Dzisiaj jest piątek. Zamkniemy. Luna, czekaj. Co wam pokażę? Zamykamy, bo te dziadek i wróble wylatują. No, 1 lata. Co wam powiem? Co wam powiem? Widzicie? Tutaj jest robiony przedni napęd. Gdzie to światło włączone? W każdym razie udało się tutaj bez większych problemów to ogarnąć. Dobra, nic nie widzę, to opowiem. Tarczki się rozspały 4, więc wymieniamy wszystkie tarczki, uszczelniacze. Fajnie tutaj jest, że nie trzeba go rozpoławiać, nic kombinować. Schodzi do dołu, to całe sprzęgło. Tata to wszystko powyciągał, mówię, części pozamawiane. Tutaj powymywał. Olej spuszczony. Teraz wam pokażę może jeszcze te tarczki. Co to, jak to wygląda. Dzisiaj przymrozek był całą noc, chyba jeszcze jest koło zera. Luna. Zaraz wam pokażę. No, tutaj sobie tato dorobił takie tuleje, żeby co na prasie powyciągać, powytaczał. Widzicie? Tu, tak. A tarczki są, moi mili, to są te cierne. Też daliśmy nowe, one niby grubość mają 1,5 mm, tyle ile powinny mieć. Jeszcze o-ringi. Teraz tato powie, że poprzestawia. O, widzicie? Powyłamywane tarczki. Właśnie mówię, trzeba było nagrać, jak to się robi. Może byśmy komuś pomogli. A to później się... Tfu, przy kolejnych ewentualnościach. Ale też wiecie, nie chcieliśmy jakiejś głupot wam wciskać, opowiadać nieprawdy. Ale jednak się udało wszystko bez problemu. Więc można było wam powiedzieć, jak to się robi. Byście wiedzieli, bo pewnie nie tylko nam się coś takiego przydarzyło. Mój traktor ma już prawie 6000 godzin. Swoje zrobił, więc nie ma co mu mieć za złe.
że się skichało. Prawda, Abi? No. Ja potalerzowałem, prawie już wszystko jest potalerzowane. Tutaj ostatnio nawet koło domu to robiłem. Wszystkie kukurydziska, znaczy nie, dobra, jeszcze jest jedno takie poletko. Tam jest, nie wiem, hektar z hakiem. Jedno pole takie 2,5 hektara i pole z poplonem, trochę ponad hektar, takie mniejsze. I jak już tutaj po tym mokrym jeździłem drugi raz i trzeci po tym samym jak zawracałem, to mi tutaj nabrało przy tym talerzu, w tym jednym i tam na boku w drugim. Ale to wystarczy do tyłu przekręcić i będzie git. Dobra, muszę dotankować go. Wziąć sobie jakiś patyczek na pole, żeby tą ziemię troszkę podrzucać, wstępnie oczyścić. I będzie wtedy koniec talerzowania. Witam moi mili po długiej przerwie. Ostatnio widzieliście, talerzowałem. Później dalej talerzowałem, ale nic nie nagrywałem. Wszystko przetalerzowaliśmy. Teraz jesteśmy na etapie tego, że głęboszujemy. Plan jest taki, żeby do zimy wszystko przegłęboszować na głęboko. Mamy nastawione na około, nie wiem, 45 cm. Co mogę powiedzieć? Pod jęczmi mieliśmy wszystko zgłęboszowane, czyli te 12 hektarów. Ojej, 12 hektarów. Teraz mam zgłęboszowane po kukurydzy i po poplonach 10, 6, 2, 18 ponad hektarów, 19, no nie za 20. I jadę na następne pole właśnie. Co dzisiaj mówię? Czwartek, 28 listopada. Teraz wam nagram, jak to idzie. Na tym polu, co teraz jadę, myślę, że będzie mogło iść ciężko. Ale zobaczymy. O głęboszu też będzie filmik. Ale tak jak ktoś pisał przy talerzówce, że trzeba najpierw trochę porobić, żeby coś tam powiedzieć. Myśmy mówili pierwsze wrażenia, to co widać było na chwilę obecną i tam po krótkim okresie użytkowania. A głębosze mówię, już parę hektarów mamy zrobione, więc powiemy coś więcej. Co jest fajne, co niefajne, co zmienili, co u nas poprawili już. Jak to idzie, ale to przy kolejnym filmiku zrobimy tylko o tym głęboszu, jakby ktoś szukał, żeby nie musiał sobie przewijać, wyszukiwać. No widzicie? Pyszny rzepaczek. Też może się uda taki dzień zrobić, że przejdziemy, pokażemy jak ten siew punktowy wygląda. I teraz jedziemy na pole. No więc już trochę zrobiłem, sobie kończę. Na dole zrobiłem ubrotnik. Tu mi został jeden przejazd i tamten ubrotnik i będzie koniec. W nocy i jutro zapowiadają deszcz, więc jutro już pewnie nie będzie głęboszowania. Bo głęboszowanie na mokro jest niewskazane. Tutaj jest taka górka i na górce jest taki ił potężny, że chyba nigdy tak nie było ruszony jak teraz głęboszem. Zaraz zobaczymy. Jeden taki kamor wyciągnąłem, że ogromny. Na razie czeka sobie na wyciągnięcie. No na samym pagórku jest taka łata i to fajnie widać jak tą ziemię podnosi do góry. Sprężyki tarabanią. No tu łatę. O nie, nie. Ale końcówka. No powiem wam, fajnie to robi. Na początku myśleliśmy, że można było inny wał wziąć, bo to jest bardzo ciężki. Ale on fajnie właśnie takie dołki wystawia. I to wiecie, woda, śnieg, tam się będzie gromadziło. Tak to wygląda. Zamykamy.
No i tak to się dzieje. O, i będzie chwila, to coś ponagrywamy konkretniejszego. To taki filmik będzie taki, wiecie, żeby było, żebyście sobie o nas nie zapomnieli całkiem. Także do następnego. Nie wiem, kiedy ten filmik się ukaże, ale może na weekend, no to udanego weekendu spokojnego. Trzymajcie się.